serdecznie i pozdrówmy razem dzisiaj nasze koleżanki i kolegów, którzy dzisiaj we wszystkich miastach wojewódzkich protestują razem z nami. Na ulicach polskich miast kilkadziesiąt tysięcy. Po raz pierwszy jesteśmy w taki sposób solidarni, że we wszystkich miastach wojewódzkich wyszliśmy na ulicę. Można sobie zadać pytanie, dlaczego wyszliśmy na ulicę? Jedni mówią, że niepotrzebnie, inni mówią, że za wcześnie, inni mówią, że za późno. My jako Związek Solidarność wiemy doskonale o tym, że najważniejsze jest, abyśmy myśleli o problemach ludzi pracujących w Polsce. Dziś jesteśmy solidarni podwójnie, bo nasze postulaty, które dzisiaj przedstawiamy, są to postulaty, które jako Solidarność jesteśmy zobowiązani je dotrzymywać i wykonać, w szczególności do ludzi, którzy są w Polsce i żyją w najtrudniejszej sytuacji. Widzicie w tych naszych postulatach, żądamy o to, aby środki na Fundusz Pracy, gdzie bezrobocie nie spada, a rośnie, były większe. To nie są pieniądze rządu, to są pieniądze, na które składają się pracodawcy. Rząd te środki wstrzymał. Domagamy się ich uruchomienia. Dzisiaj pytano się mnie, jak pan jest taki mądry, panie przewodniczący, to niech pan powie, co zrobić z taką wysoką inflacją. Powiedziałem, na to jest pierwszy nasz postulat. Czasowe obniżenie akcyzy na paliwo, bo tego bierze się całe zło. Rosnące ceny, inflacja. Pan premier Donald Tusk mówi, że kryzys nie zajrzy do kieszeni najuboższych, a drugą stroną rząd przyjął ustawę o finansach publicznych, w której to ustawie zamraża progi dochodowe dla osób, które mogą otrzymywać większe zasiłki, osób, które żyją na poziomie egzystencji biologicznej. Z tym się zgodzić nie możemy. Kolejny nasz postulat, który większość z was nosi koszulki. Podnieśmy Polakom płacę minimalną. To nie jest demagogia, bo gdybyśmy słuchali pracodawców, którzy mówią od kilku lat nie podnosić płacy minimalnej, to płaca minimalna dzisiaj by była na poziomie 700 zł. Dzisiaj jest na poziomie 1386 i jakoś nic się nie dzieje. Ale co to jest za płaca minimalna? Gdzie za 1032 zł netto i na umowę określoną młody człowiek sam ma przeżyć, nie przeżyje. Jak mówił Waldek, to jest dopiero preludium do tego, co nas czeka. Oczywiście my byśmy chcieli w spokoju. Lepiej przez lato wybrać się na plażę, niż stać przed Urzędem Rady Ministrów. Ale jeżeli nie będziemy mieli innego wyjścia, to kolejne etapy naszych akcji, demonstracji będą. My dłużej nie możemy czekać. Jeżeli słyszymy słowa z ust niektórych polityków, że jest to polityczne, to po prostu dla mnie jest to śmieszny polityk, jeżeli mówi, że te akcje, które Solidarność w tej chwili organizuje, są polityczne. Z tego miejsca chciałbym tym politykom podziękować, którzy rozumieją te problemy, którzy chcą rozwiązywać te problemy przy stole negocjacji, ale kompletnie nie rozumiem tych polityków, którzy uważają, że Solidarność bawi się w politykę. Dzisiaj słysząc wicemarszałka Sejmu, niejakiego Niesiołowskiego, który mówi... Który mówi do nas, związkowcy, idźcie do zakładów pracy, weźcie się za robotę. To jest dopiero hipokryta. Człowiek, który mówi, że nasz postulat dotyczący płacy minimalnej jest totalną bzdurą. Człowiek, który bierze 20 tysięcy premii, bo mówi, że robi za dwóch, a nam mówi o to, że my nie mamy prawa demonstrować,
To jest po prostu obłudne i nie do pomyślenia. Ale szkoda czasu tutaj rozmawiać o takim człowieku. My wstydzimy się za takiego marszałka Sejmu i tylko tyle. Z tego miejsca zaapelować do pana premiera Tuska. W Chorwacji na swojej konferencji pytany o to, że Solidarność rozpoczyna protesty, mówił o tym, że Solidarność ma prawo protestować jako związek zawodowy, a rząd jest od tego, żeby rządzić i zapewnić bezpieczeństwo. Więc odpowiadam, ja bym chciał, żeby premier polskiego rządu zainteresował się jednym. Dlaczego związek zawodowy Solidarność i ludzie wychodzą na ulicę? Brawo! Po pierwsze, a po drugie, z tym bezpieczeństwem dla obywateli, to panu premierowi pomyliły się czasy dyktatury, bo dzisiaj nie żyjemy w stanie wojennym. Dzisiaj pan premier jako rząd przede wszystkim powinni zadbać o bezpieczeństwo socjalne Polaków, a nie o to, żeby nas straszyć policją. Dlatego, kochani, z tego miejsca dziękuję wam bardzo za dzisiejszą obecność. Bądźmy solidarni. Dzisiaj jesteśmy w całej Polsce. Jeżeli będzie potrzeba, spotkamy się 30 czerwca tu w Warszawie. Ale także jesteśmy na etapie wielkiej demonstracji 17 września też w Polsce, ale już z całych związków, z całej Europy. To nie jest tak, że Polska jest krajem miodem i mlekiem płynącym. Pokażemy panu premierowi, że podczas otwarcia polskiej prezydencji, że ten kraj też ma problemy. Pokażemy! Na zakończenie, dziś jest nas kilkadziesiąt tysięcy. Przekażcie swoim znajomym, kolegom w pracy, nie bójmy się. Spotkajmy się, jeżeli nie pomogą dzisiejsze pikiety w Warszawie 30 czerwca. Pokażmy, że jesteśmy silni, bo ten rząd będzie się liczył tylko silnymi.